to artyści amatorzy działający w Suwalskim Uniwersytecie III wieku wyszli z pomysłem otwarcia karczmy żydowskiej na czas dorocznego jarmarku folkloru i smaku. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Celem autorów i wykonawców pomysłu było zobrazowanie wielokulturowości dawnych Suwałk. W karczmie zagościły smaki żydowskiej kuchni, była też uczta dla ducha albo ucha, jak kto woli, bo pojawiła się tutaj również muzyka, a także elementy kulturowe. Podróż po czasach i obyczajach żydowskiej społeczności zabrała gości uniwersytecka sekcja kulinarna, która zgodnie z założeniem tegorocznego wydarzenia na tapet wzięła dziczyznę. Oczywiście przygotowane potrawy to był prawdziwy cymes. Chętnych do skosztowania żołądków po żydowsku, gęsich pipek, kugla, pierożków w kreplach z mięsem wołowym, bułeczek z sezamem oraz piernika korzennego był prawdziwy tłum. W rolę gospodarza karczmy, Moshe Epsteina, postaci autentycznej, wcielił się jeden z mieszkańców, Wojciech Fałtynowicz. Było wesoło, smacznie i prawdziwie biesiadnie. Dwudniowy jarmark zgromadził w centrum miasta również wystawców, którzy tradycyjnie już sprzedawali regionalne przysmaki – sery, miody, kiełbasy. Były też stragany z wyjątkowo urokliwym rękodziełem. W parku stanęły, jak co roku, stoły, za którymi zasiedli i mieszkańcy, i goście, wytrwale czekając na wynik pracy konkurujących ze sobą profesjonalnych kucharzy oraz przyszłych mistrzów kuchni, którzy kształcą się w lokalnej szkole. W konkursowej kuchni również motywem wiodącym była dziczyzna.